Kolorowo i słodko było w piątek. Przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej świętowano tam Międzynarodowy Dzień Pszczół. Krzysztof Startek, właściciel pasieki Królowa Marysieńka w podsłupskim Reblinie i propagator pszczelarstwa, przygotował dla dzieci pokazy i warsztaty. Każdy chętny mógł zobaczyć, jak żyją pszczoły w ulu i poznać ich królową. Prezentowane też były różne rodzaje uli. Maluchy mogły też ozdobić własne podczas warsztatów. Chętnych nie brakowało również do przymiarki specjalnego kapelusza pszczelarskiego. Dzieci dowiedziały się też, jakie produkty otrzymujemy dzięki pracy pszczół. To przede wszystkim miód, ale również pyłek kwiatowy czy wosk na świece. A świece każdy chętny mógł wykonać własnoręcznie. Można było również skosztować kilku rodzajów miodu i dowiedzieć się, czym się od siebie różnią i z jakich roślin pochodzą.